Potęga Matki Bożej jest nie tylko potęga w wypraszaniu łaski dla nas, ale też potęga w gromieniu diabła, w gromieniu szatana. Witam Cię na kanale Świadomica Pio, z tej strony Stanisław Sadowski, Salve Maria, podążamy za Ojcem Pio po to, aby jak najwięcej dusz poznało Go w Polsce i na świecie. To jest misja tego kanału, jak najwięcej ludzi poznało Go, pokochało i powróciło dzięki temu do praktykowania gorliwego wiary katolickiej. Ojciec Antoniewicz, ale i tu nie kończy się jeszcze potęga Maryi. To ja mówiliśmy o tym, jak potęga Maryi się rozciąga na cały świat, rozciąga się na Syna Bożego wręcz. To, co Matka Boża chce, już wypełni Pan Jezus. Dlatego powinniśmy ją prosić o to, żeby coś zechciała. Wtedy na pewno się to stanie. On mówi tak, lecz i tu nie kończy się jeszcze potęga Maryi. Całe piekło wie, kto jest ta wszechwładna Pani, która starła głowę węża piekielnego, która poczęta bez mazy, ani jednej chwilki nie była w mocy książęcia ciemności, do której nie ważył się on zbliżyć z żadną pokusą, która porodziła tego, co piekło i śmierć zwyciężył. Ona to zrobiła. Błogosławiona dziewica, mówi Bernard Święty, panuje nad wszystkimi piekłami. Panuje nad wszystkimi piekłami. Nie będziemy tu mówili o władzy jej nad owymi więzieniami, gdyż dusze zmarłych w łasce Boga wypłacają długi za grzechy w ogniach chrzcicowych. Dusze, które Maryi są drogie i przez nią skochane, które ona cieszy, ratuje i do nieba wprowadza. Ale musimy powiedzieć o tej władzy Maryi, która ma ona nad przybytkami wiecznej rozpaczy i mąk okropnych, nad duchami ciemności i nad najważniejszym książęciem. Ona jest tak potężna, ona jest potężna niż Lucyfer. Niż wszystkie diabły po prostu. Jej jedno westchnienie i całe piekło po prostu się trzęsie. Taka jest potężna Matka Boża. O jakże straszna jesteś czarno, Maryjo, woła święty Bonaventura. Lucyfer z całą nieczystą czeredą swoją to ów wąż, który miał się wić pod stopą świętej niewiasty. Ona zmiaże przecież głowę węża, mówi Pan Bóg. Maryja to owa niewiasta, która starała głowę Jego, przygniotła nogami swymi moc Jego i zdeptała pychę Jego. Jakie to mocne słowa. Teraz oto, król szatanów, jej niewolnikiem jesteś i nie wyłamiesz się spod jej wszechwładnego berła. Ej. Pod nogami Maryi, mówi święty Bernard, starty i zdeptany w niewoli jeszcze musi. Jęczeć musi, przepraszam. Jak niespodziany grzmot przeraża wędrowca na ziemi, tak imię Maryi, Maryja, przeraża wszystkich mieszkańców piekła. Uciekają oni przed nim i kryją się, jak człowiek ucieka i kryje się przed ścigającym go płomieniem. Ej, bo rozumiem sobie, jak my uciekamy przed ogniem, uciekamy przed pożarem, tak diabły uciekają przed imieniem Maryja. To jest też zasada. Masz problemy z diabłem, uciekaj się do Maryi. Uciekaj się do tego imienia po prostu. Woleli oni raczej, aby wszechmocność boska podwoiła ich męki, katusze i rozpacze, byle tylko uwolniła ich od posłuszeństwa Maryi i byle nie słyszeli nigdy imienia jej, mówi święta Brygida w objawieniach swoich. Jak jastrząb, co w szponach swych trzyma biedną ptaszynę, na bliski huk wystrzału wypuszcza zdobycz swoją i szybkim lotem znika w obłokach, tak czart piekielny na imię Maryi wypuszcza duszę nieszczęśliwą. Eju, którą jako zdobycz chciał zawlec do ognistego swego mieszkania, znika. Jak wosk płomieniu topnieje, dodaje święty Bonaventura. Imieniem Maryi zwyciężali natarczywość tego dusz nieprzyjaciela. Święty Antoni Padewski, Henryk Suzo i tylu innych. Ja bym tu dodał Ojciec Pio przecież. Iluż Ojciec Pio wyprosił łaz, wyrwania ludzi ze szponów diabelskich. Ludzie byli po prostu heretycy, masoni, wrogowie Kościoła się nawracali. Dzięki jego stawiennictwu w jego do Matki Bożej. Jej. I nie tylko w ustach wiernych sług oraz dzieci Maryi
Straszne jest dla czarta to imię, lecz i grzesznik, jeżeli z ufnością wezwie Maryję na pomoc, imię jej staje się gromem, niszczącym potęgę nieprzyjaciela. Imię Matki Bożej jest, co jest niezwykłe, samo imię Maryja. Jeżeli ty nawet nie dasz rady, masz natarczywe pokusy, nie dasz rady, się modli zdrować Maryję. Odmawię Maryję, Maryjo ratuj mnie, Maryjo chuj mnie swym płaszczem. No i skabrę, chwyć się medalika cudownego, Maryjo ratuj mnie. O niepokalana, tak samo niepokalana, to jest jeszcze większe. Po prostu dla diabła to jest, on nienawidzi tego imienia niepokalana po prostu. Czemu? Bo to w tym momencie się dokonało się, on dlatego też zbuntował się. Bo widział, że właśnie będzie wcielone Słowo Boże w Matkę Bożą, właśnie w człowieka. On nienawidzi dlatego Matki Bożej po prostu. Jeżeli chcemy wygrać z nim, trzeba mówić się do Maryi, tym bardziej naśladować jej cnotę, w szczególności jej pokorę. Co dalej mówi to ojciec Antoniewicz? To piękne po prostu. Nie, to jest wspaniałe po prostu. Jeżeli wam się podobają takie kazania, dajcie komentarze, to będziemy dalej to kontynuować, bo to jest piękne po prostu mówi. Wszyscy czarci, rzekła Maryja, słysząc imię moje, przerażeni odstąpić muszą od duszy, wzywającej mojej pomocy. Jeśli więc tak wielką jest potęga Maryi, że zawsze nam obroną być może, czemu nie uciekamy się do niej we wszystkich pokusach i smutkach naszych? Czemu się do niej uciekamy? Musimy tym bardziej. Zaufaj jej. Zaufaj, chwyć się Maryi, chwyć się tej liny na sztormie. Wszak oddawszy się pod jej opiekę, upokorzonym i pełnym miłości i ufności sercem, możemy się nie smucić i nie lękać niczego. Nie będziemy się niczego lękać. Wtedy ona nas ochroni. Matka Boża. Królowo nieba i ziemi, padam oto do nóg Twoich. Rzuć na mnie okiem miłosierdzia Twego. Niegodzien jestem Twojej łaski. Wyznaję, ale Ty jednak godnym jej uczynić mnie możesz. Przyjmij łaskawie to szczere nabożeństwo moje i przymoć mi na pomoc w życiu i przy śmierci. Amen. Niech tak się stanie. Niech Matka Boża nas ratuje. Masz problemy. W Różańcu mamy piękny miesiąc różańcowy. Tym bardziej trzeba się do Matki Bożej zwracać. No co, teraz mamy zdrować Mario. Odmówmy wszyscy za wszystkich. No i co? Kolejne odcinki jutro. Podążaj za Ojcem Fio, za tym wielkim świętym. Sława Maria. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. In nome del Padre, del Figliolo, dello Spirito Santo, così sia. Si lodato Gesù e Maria, oggi stiamo. Nie przegap playlisty, jeżeli przegapiłeś odcinki o Matce Bożej, tutaj je znajdziesz u stóp Matki Bożej. Sława Maria.